w dół, poznasz nie schodząc stóp. Cynika się łamie w pół, nie ma odwrotu do grup. Pełen artefaktów, mitów, faktów, faktów i najgorszych tych snów. To jest gryp, ja otwórz drzwi, schodzę w dół, poznasz nie schodząc stóp. Cynika się łamie w pół, nie ma odwrotu do grup. Pełen artefaktów, mitów, faktów, faktów i najgorszych tych snów. Otwierasz drzwi i widzisz klęte schody. Obracasz się w tył, rzut oka po nekropolii. Trąci nogi stare groby, a po gętwych fobii klimat wrogi cię zwodzi. Jak na rozdrożu drogi, więc chodzisz w dół, by przeczekać trudno cytu. Twego głosu słów nie usłyszy już żadna z dusz. I znów to uczucie, które tak dobrze znasz. Dla stóp oświetlony pochodniami korytarz. Tak się zaczyna właśnie kres twojego istnienia. Nastaje zmierzch, tu jest cmentarz. Ciebie już nie ma, nie istniejesz dla świata, który zwej swoim domem. Nie masz po co wracać w drugą stronę. Zgubisz drogę, nie wiesz tego, ale tu sam sobie jesteś wrogiem. Czujesz twogę już, lecz nic ci nie pomoże. Splatasz ręce celem kontaktu ze swoim Bogiem. Tego nie ma w tobie i bez niego musisz walczyć sam z potworem. Ja otwórz drzwi, schodzę w dół, poznasz nie schodząc stóp. Cynika się łamie w pół, nie ma odwrotu do grup. Pełen artefaktów, mitów, faktów, faktów i najgorszych tych snów. To jest gryp, ja otwórz drzwi, schodzę w dół, poznasz mnie schodząc stóp. Cynika się łamie w pół, nie ma odwrotu do grup. Pełen artefaktów, mitów, faktów, faktów i najgorszych tych snów. Stawiasz kolejny krok, idąc ciągle dalej. Następny zakręt wok, znów pojawia się pytanie, którym teraz korytarzem mam mu dać się w nieznane. Pozostanie tu, wywołuje w myślach zamęt, a słów jak nakazanie. Rejestruje jakieś fale, czy to mózg płata figle, czy to dzieje się naprawdę, czy to słów. Słyszysz wciąż wyraźnie, bierzesz pochodnie do ręki. Czujesz, że coś się stanie, piąte przykazanie. Kiedyś trzymał się go wiernie, jak gdy chodzi o przetrwanie. Przypomina dziką bestię i czeka na nadejście tego, co już tutaj biegnie. Czy ciosy celne już na ziemię, to stworzenie wredne. Upada, przyglądasz się, przecierając oczy mętne. Ręce się trzęsą, ale jeszcze podchodzisz niepewnie. Zabiłeś to i już spokojny stoisz w błędzie. Oni tu są, jest ich więcej i są wszędzie. Otwórz drzwi, schodzę w dół, poznasz nie schodząc stóp. Cynika się łamie w pół, nie ma odwrotu do grup. Pełen artefaktów, mitów, faktów, faktów i najgorszych tych snów. To jest gryp, ja otwórz drzwi, schodzę w dół, poznasz nie schodząc stóp. Cynika się łamie w pół, nie ma odwrotu do grup. Pełen artefaktów, mitów, faktów, faktów i najgorszych tych snów. Tak idą, napotykasz wreszcie jakieś drzwi przed sobą. Mógłbyś przysiąść, że już sporo ludzi było tu przed tobą. Wciąż widząc wizje, które dziś zawodnęły twoją głową. Ślady obok drzwi mówią ci, że działo się tu sporo i nie masz dużego wyboru. Wejść albo zawrócić, odkryć tajemnicę krypty lub odejść i się zgubić. Rzucić się w ręce śmierci, która czeka w labiryntach. Czy wyzwać szczęście przez drzwi, gdzie tu się szansa przeżycia. Druga opcja, wejście spontan tam do środka. Pierwszy ruch to ostrożnie, rozglądasz się po kątach. W centrum stoi nieruchomo strażnik krypty i sarkofag. Słyszysz słowa, mówią ci, że jeszcze możesz się wydostać stąd. Lecz klątwa to, która tkwi w paktu mocy. Klątwa, która łaknie krwi, z głodem walkę toczy. Zamykasz oczy i się godzisz, że dziś żyjesz tylko w nocy. Ale cieszysz się, że żyjesz, lecz żyć musisz jak pasożyt. To jest gryp, ja otwórz drzwi, schodzę w dół, poznasz nie schodząc stóp. Cynika się łamie w pół, nie ma odwrotu do grup. Pełen artefaktów, mitów, faktów, faktów i najgorszych tych snów. To jest gryp, ja otwórz drzwi, schodzę w dół, poznasz nie schodząc stóp. Cynika się łamie w pół, nie ma odwrotu do grup. Pełen artefaktów, mitów, faktów, faktów i najgorszych tych snów.